Ze mną trener Marek Jasiński. Znajdujemy się w Starachowicach w klubie Dragon mieszanych sztuk walki. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że do tego klubu przychodzi taka duża liczba osób. Tak, w sumie mamy kilka grup i w ciągu dnia i naszych zajęć przewija się dość duża grupa osób, bo w ogóle nasze zajęcie kierujemy do jakby wszystkich grup, nawet wiekowych. No, oprócz takich grup, które zawodniczych, mamy również zajęcia plus 30, czyli kierujemy to do ludzi, którzy chcą się jeszcze ruszać, a właściwie powinni się ruszać, a siedzą gdzieś tam w domu przy telewizorach i mamy dla nich zajęcia właśnie też ze sportami walki związanymi. Mamy też aerobokiz boxing, czyli skierowane takie zajęcia typowo pod kobiety, kickboxing w różnych odmianach, plus do tego MMA. Czyli jednym słowem cały czas coś się dzieje. W związku z tym, że rozmawiamy na początku roku, jaki to był dla pana i dla klubu ten mijający rok? Może trener powiedzieć, że był udany? Tak, w sumie to tak, żeby nie zaprzeczyć, to od kilku lat każdy rok jest udany, przyznam szczerze. Tam się zawodniczy na zawodach rangi Mistrzostwa Polski zdobywają sporo medali. To również na występach tych międzynarodowych, czy tam Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, również wracają z medalami. Ten rok, który minął, zakończyliśmy Mistrzostwami Polski, bo co roku organizujemy imprezy u nas. Tym razem był to Oriental Rus. Już myślę, że wejdzie to w stały kalendarz imprez, które chcemy robić w Starachowicach. Planujemy już 9 grudnia drugą edycję Orientala. Tym razem chcemy zrobić ją międzynarodową. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Kto, jeśli chodzi o te Mistrzostwa Polski w Formule Oriental Rules, to przypomnijmy, odbyło się na początku grudnia. Kto najbardziej zaprocentował na plus, a z czyjej postawy jest pan najmniej zadowolony? Znaczy powiem tak, na plus, największy plus to Szczepan Stawiarski. Wygrał w kategorii najbardziej obsadzony, czyli 81 kg, w seniorach. Duży plus dla niego, bo to jest chłopak, który od tamtego roku dopiero zaczął startować. Kończył studia i zaczyna starty w zawodach w grupie seniorskiej i wygrywa. To jest niesamowity sukces. No plus do tego, że teraz Szczepan Stawiarski cały luty nie przygotowywał się w Tajlandii do Mistrzostw Polski w K1 w roku tym, właśnie 2016, czyli mega duży plus. Kolejny, no to oczywiście Ernest Kisiel na duży plus. No ja też jestem siebie zadowolony, bo udało mi się zdobyć Mistrzostwa Polski wśród weteranów, bo co roku też chcemy pokazywać, że trenerzy też się ruszają i coś jeszcze potrafią. Także na tych ostatnich mistrzostwach zdobiliśmy na 7 osób startujących 3 złota, 2 srebra i 2 brązy. Porozmawiajmy chwilkę o Szczepanie. Jedzie do Tajlandii. Czy to jest, nie wiem, on tam jedzie na własny koszt, czy tam, czy mu trener pomaga to wszystko, nie wiem, zorganizować? Jak to wygląda? Bo domyślam się, że no taki obóz no nie jest tani. Znaczy tak, same treningi w Tajlandii nie są drogie. Miesięczny pobyt w dobrym teamie to jest około 2000. Koszt przejazdu jest droższy. Szczepan sam sobie to zafundował. Poszukujemy oczywiście w naszym mieście sponsorów, którzy naszym zawodnikom by pomogli w wyjazdach, ale nie jest to prosta sprawa. Myślę, że z roku na rok będzie lepiej i będziemy mogli w jakiś sposób uhonorować naszych zawodników właśnie takimi wyjazdami zagranicznymi, żeby mogli się doszkalać, bo w tej chwili no, nie ma zawodnika, który przedstawia dobry, wysoki poziom, żeby trenował w jednym klubie. On musi zmieniać miejsca, w których trenuje, jak najwięcej kontaktu z najlepszymi zawodnikami. I na pewno mega doświadczenie taki wyjazd. Myślę, że tak i to też jest dla niego motywacja. My tu od kilku lat mamy w ogóle taką praktykę, żeby nasi zawodnicy jak najwięcej sparowali. Na przykład mamy jeden sobotni, raz w tygodniu w sobotę sparujemy 3 godziny, poświęcamy na sparingi od tam 10 roku życia, czyli dzieciaki się obijają, także później wyjazd na zawody, jeżeli nawet ktoś przegrywa,
Ale ja jako trener siedzę sobie bez stresu, bo wiem, że on sobie krzywdy nie da zrobić, bo jest przygotowany do tego perfekcyjnie. No w ogóle dzisiaj, jak nawet poobserwowałem, jak zawodowcy trenują, to macie tutaj fajny ring, tak naprawdę pary i moment się chłopaki zmieniają, cały czas się biją, walczą jeden z drugim, jeden z drugim, jeden z drugim. Tu naprawdę nie ma, nie ma opierdzielania się. Nie ma. I na przykład, jeżeli mamy te treningi sparingowe, robią od 12 do 15, nawet 20 rund takich dwuminutowych w czasie tych sparingowych. Zapraszamy oczywiście, żeby nie było to cały czas we własnym gronie, zapraszamy zawodników z sąsiednich miast, żeby wspólnie z nami sparowali. No i to przynosi efekt. Przynosi efekt, że nasi zawodnicy prezentują się na zawodach Mistrzostw Polski bardzo wysoko i bardzo dobrze. Od kadetów poprzez juniorów i seniorów. Czyli teraz docelowo szykujecie się na marzec? Znaczy tak, docelowo szykujemy się na pierwszy weekend lutego kartuzy Mistrzostwa Polski w Kiglajcie junior senior. A w marcu też jakaś duża impreza? Znaczy tak, już od lutego co 3-4 tygodnie są jakieś imprezy, włącznie tam z Mistrzostwami Polski w K1, w low kicku, w full kontakcie, w kickboxingu dużo tych imprez się odbywa, także dużo wyjazdów zawsze mam. No to co, to ja na koniec dziękuję za rozmowę. No i życzę jak najwięcej medali, jak najwięcej sukcesów i zdrowia. Dzięki za rozmowę. Dziękuję ślicznie.